Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. I tak, ostatnio przyjechaliśmy tutaj z randki, takiej średnio udanej bym powiedziała. Niestety Basia się na nas trochę wypięła, ale jeszcze ją zdobędziemy i jeszcze będzie nas błagać, żebyśmy ją tu przyjęli. W każdym razie tak, rozdzieliłam obowiązki, każdy coś sprząta, robi. Nasza naprawia stół i będziemy mogli dalej tutaj kombinować z eliksirami. Jeszcze spróbujemy Gina coś tam pokombinować. Dobra, to może najpierw przygotujemy napój, a potem Gina. Tak, i myślę, że następny dzień sobie pojedziemy na te wakacje, tak jak mówiłam. Zobaczymy, co tam ciekawego. Ty byś jeszcze musiał to sprzątnąć tutaj. I co ty możesz robić? Możesz się uczyć gotowania dalej. I to już wszystko w miarę posprzątane. O nie, żółty. Żółty napój. Co robił żółty napój? Zaczekajcie, gdzieś tu miałam rozpiskę. Żółty. Odwrócenie osobowości. O nie, tego nie będziemy robić. Może byśmy to przetestowali na którymś z naszych... Tylko jak jemu odwrócę osobowość, to w sumie będzie schludny. To by się przydało. I aktywne. Tam reszta to nie jest aż taka istotna. No z nią to już w sumie trochę gorzej mogłoby być. On by... Dobra, można na nim. Okej, okay, to ty moja droga tutaj Gina ogarnij, a ty tutaj wypij napój. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie z tego. Ona cały dzień w tej piżamie lata. No relaks, bo pracy nie mamy, więc to nie ma sensu. Tak, wypij, co przygotowała dla ciebie przywódczyni. O! O! No proszę, tylko nie mamy gdzie tego wstawić za bardzo. Moglibyśmy to sprzedać. O, chociaż tutaj można wstawić. Dobra, bo to jest w sumie daje chyba fajną rozrywkę. Jest trochę duża, ale można... Czekajcie. Jaką to rozrywkę daje? Gdzie to było? O matko. Teraz będę tego szukać. No w rekreacji to powinno być, nie? Nauka. Może w elektronice? O, jest. Rozrywka 4. No to lepiej daje. To rozrywkę 5. Wiecie co? Kupmy sobie to, a sprzedajmy to. Sprawda, wyszliśmy na tym trochę gorzej, ale to daje o wiele lepszą rozrywkę. Dobra. Aha, ty pijesz ten napój. Więc zaraz będziesz miała wolne tutaj. Okej. I pokaż swoją osobowość. O, świetnie! I teraz jest bardzo schludny. Dzięki temu będzie nam sprzątał chętniej, aktywny, więc będzie wyskakiwał z łóżka szybciutko. Reszta nie jest chyba aż tak istotna, chociaż wydaje mi się, że jeżeli usposobienie albo nastawienie jest mniejsze, to będzie mu mniej spadała, albo przebojowość, mniej spadało towarzystwo. Przynajmniej mam taką nadzieję.
W sumie wszyscy są głodni, więc możesz zrobić jakiś obiad. A ty, moja droga, będziesz tutaj ogarniała kolejny napój. Ej, no co na nią krzyczysz? Dobrze ci zrobiła. No co za... Aha, ja miałam do tego ćwira dzwonić. Kurczę. O nie, i jeszcze te karaluchy. Weź zabij karaluchy. Zabij karaluchy i o, możesz się pobawić. A ja zadzwonię do ćwira. Ćwir, ćwir, ćwir. Rozmawiaj. I co? Dobra, to może jeszcze z kilka razy zadzwoń do niego. Dobra, potem będziesz mógł sobie tu skorzystać i... Dobra, wykąp się. Ci komfort napełni od razu. Może potem jeszcze się pouczysz trochę gotowania. Dobra, a ty później. Dobra, jeszcze sobie tą rozrywkę napełni. Ja tu pogadam z ćwirem. Ćwir. Nie, nie zaproś. No dobra, trudno. Jasne, świetnie. Mamy trochę żarcia. No, skorzystaj może przed tym wydarzeniem. Nie, zdążysz wziąć prysznic? Nie. A, swoją rodzinę przyniósł, że tak powiem. Przywlókł. No a on sam? To za przeproszeniem gdzie? Panie Ćwir? Kurczę, no. Nie przylazł. Poprosił, żeby rodzina przyszła za niego. Przysła... Majka wygrała wszystko dzisiaj. Przychodzę po swoje dziecko, już pora spać. Przecież sama przed chwilą z nią przyszłaś. Matko, rozmawiaj. Co za koleś, no. Nie mam pytań, nie mam pytań. Czemu idziesz spać? Jesteś zmęczona? Czemu? W sumie też jesteś zmęczony. Dobra, to idź spać. Ty pewnie nie będziesz chciała już robić napojów. Będziesz w sumie jeszcze trochę. Nie. Dobra, to idź spać też. No! Teraz przyraz. No, może byś się tak pospieszyła. Ponieważ jesteś jesienią, twój dom powinien zostać pomalowany w jesienne kolory, aby twoje życie toczyło się w pełnej harmonii. Tak, bardzo to istotne. Dobra, zostaw ten prezent. Jak już tu przylas, to chociaż z nim porozmawiaj. Myślałam, że on nie przyjdzie. Nie, 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 nie śpi, nie śpi.
Czy on sobie idzie? Dobra. Wiesz, nie, bo... dobra, to i tak się zepsuje do rana. Idź spać, bo ja już nie wytrzymuję z wami wszystkimi. Spać! Kurde, i... Nikt się dzisiaj nie modlił. Co za złe ludzie. Muszę bardziej was tutaj przytłamsić. Jesteście niegrzeczni. Bogowie się zemszczą. Mówię wam. Bogowie się zemszczą. A ona idzie do pracy. I znowu mnie oszukują ze złodziejami. Skunks. Dobra. Okej, okay, wstawać. Wstawać, ludzie. Tu, śniadanie podajesz i ty musisz do toalety na pewno. Dobra, ty na razie jeszcze pośpisz. Znowu mamy karaluchy. Boże drogi. Okej, okay, jak zjesz, to skorzystaj i się wykąp. A ty później też sobie skorzystasz i weźmiesz jakiś szybki prysznic. Potem będziesz musiał posprzątać oczywiście, bo Zofia idzie do pracy. A my wybieramy się na wakacje. Ratuned. Kellen. Na razie ma dobrze z towarzystwem. Skończy sobie jeść. Dobra, już nie zmywaj. Uuu, ale ma fajne wdzianko. No, no. Ślicznie. W ogóle... Czy ja zrobiłam mu zdjęcie? Czekajcie, gdzie jest nasz album? No właśnie, tylko nam się zrobiło takie... zapomniałam o zdjęciu. Dobra, czekajcie. Gdzie jesteś? Aha, się kąpiesz akurat. Dobra, to za chwilę. Tobie rozrywki będzie brakowało, to sobie pograj. A ciebie to weźmiemy tutaj. Okej, okay, ale musisz tak przodem do mnie stanąć. Okej, okay. Zrobimy większe ściany. By było ładniej, powiedzmy. Na tyle, na ile może być. Okej. Okay. Jak ty masz na imię? Marek, nie? Marek. Drugi. Wow! Nie. Się tu. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, czy na pewno... Tak, Marek. Boże, zupełnie zapomniałam o tym zdjęciu. Zupełnie zapomniałam. No, ale dobra, nieważne. Nadrobiliśmy to. Dobra, teraz sprzątasz, mój drogi. Twój poranny rytuał. Też możesz sprzątnąć. Co tu jeszcze należy sprzątnąć? To pozmywaj, to też stąd weź. Dobra. I tyle na razie. A ty tu czego? Spadaj, nie mam czasu. Teraz jedziemy na wakacje. Dobra, wyrzuć śmieci. Spuść wodę, posprzątaj, sprzątnij. Nie śpi.
pościel, łóżko. O, możesz od razu się pomodlić, zanim zapomnę. Dobra, i teoretycznie mamy czysto, więc możesz sobie pograć. Okej. Ty też pomógł się lepiej o dobrą podróż. Zaczepimy Gina, a potem zadzwonimy po wakacje. Zawołaj sąsiada. Aha. Więc o bogini, daj mi siłę i mądrość, żebym mogła zawładnąć sercem tej pięknej niewiasty, którą zabieram na wakacje. I oczywiście daj mi trochę grosza w kieszeni, żebym mogła wydać kupę pieniędzy. Ale to tak, wiesz, przy okazji. O potężny Bogu zła i śmierci, pomóż mi sprawić, żeby doszła do nas nowa ofiara, nad którą będziesz mógł się znęcać. Co się zepsuło? I to akurat w tej chwili. No wiesz, nie masz techniki. Spali cię to. Ja bym to mogła naprawić, ale... Dobra, stać nas. Zawołaj złotą rączkę do tego. Fachowca. W takim razie pooglądasz sobie telewizję. No, trudno. Dobra, jeszcze Gina poprosimy o coś dobrego na wyjazd. Zobaczymy, co nam z tego przyjdzie. Dobra, powietrze. Będzie znowu kule ognia. Tak, chcę. Wiedziałam. A nie, karaluchy. No to nic z telewizji, zabijaj karoluchę. No, ekstra. Zawołaj sąsiada, moja droga. Wynosimy się z tego wariatkowa. Chcemy Basia. Zaproś gdzieś. Zaproś na wakacje. To brzmi świetnie. Jej! Tak, dziękujemy za telefon. To wakacyjne biuro podróży. Czy chcesz skorzystać z oferty promocyjnej? Tak. O, patrzcie. Karaluchy na czarnej dziurze. Fascynujące. A Marek, mógłbyś przy okazji to tutaj wyrzucić? Też dziękuję. Nie chcesz iść do toalety. Oszukujesz. Jej, jedziemy na wakacje. Tak. Właśnie, bo to 500 chyba kosztuje, nie? Czy ile? W sumie nie wiem. O, Zofia akurat przyszła do domu. Okej, dobra. Gdzie się wybierzemy? W sumie jest zimno w realnym świecie obecnie, więc chętnie bym się wybrała w jakieś cieplejsze klimaty. Albo do tego super hotelu, albo tutaj. Tu jest fajnie, bo to jest siatkówka, kurczę. Plażowa. Tak to... Tu z drugiej strony jest fajnie, bo są namioty i... O, tu też jest siatkówka. To może tu się wybierzemy, bo tutaj są te bąbelki takie fajne. Tylko znowu tu nie ma jak zdobywać na przykład tych ekstra rzeczy. Mm-hmm.
A dobra, chodźmy tutaj. To jest siatkówka. Ja chcę siatkówkę. Okej, okay. O, widzę, że ona w takim zwykłym stroju. Możemy z nią pogadać. No, pogadać? Nie chcę gadać z tobą. Wiem, jak działa wyspa wakacyjna. Tak, wiem. Chcę pogadać z Basią. O, dzisiaj to są fajne bąbelki, są hot dogi, można wypożyczyć różne rzeczy. Tu są toalety, tu jest żarcie, tu są jakieś drinki. O, jest rekin zębuś. A da się tu kupić strój kąpielowy dla mojej kochanej. Prawie że ukochanej. O, można pocztówkę. Właśnie, może wyślemy do ćwira, zanim nam ucieknie. To jest jakaś pamiątka. Dobra, nie ma. Możemy ją zapytać, jak się. A trzeba ten zamówić? Pożyczy na noc. No, rozrywki jej brakuje. Dobra, wypożyczmy namiot. No. Czemu się nie da? Okej. Okay. Tylko ona pewnie nie będzie chciała z nami spać. Dlaczego wyprowadź się? Okej, okay, dobra, nieważne. Dobrze, to może zagrajmy w siatkówkę. O. Czy mogę ciebie zaprosić? Przyłącz się, o. O, ty też możesz z nami zagrać. Kto jeszcze mógłby z nami zagrać? Ty możesz z nami zagrać. Reszta siedzi w bąbelkach. Chodźcie, pogramy w siatkówkę. A nawet rekin przyszedł. Z jakimś dzieciakiem w ogóle gramy. No cóż, z daleka wyglądał jak dorosły. Jej, siatkówka. Ta piłka tak nierówno leci. Jakby po takich ząbkach miała latać, nie po... Nie tak płynnie, wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. Kto wygra? O! Wygraliśmy! W sumie dwóch na jednego. A, tu już ścinę chciała posłać, ale nie. O, o, znowu ścinała, ale obroniliśmy. O! Teraz ona wygrała. Bu. No już w sumie ładnie nam się rozrywka napełniła. Teraz my wygraliśmy. Dobra. Zostawmy to. Pójdźmy coś zjeść. Pójdźmy wszamać jakąś kolację. Nie wiem, czy nie będzie trzeba dwóch talerzy. No, jakiś deser do tego.
A czemu nie mogę? Teraz deseru zabrakło? Jakby tego ze środka mogę wziąć. Najgorsze, że to kosztuje aż tyle pieniędzy. Nie ma tu jakichś hot dogów do pieczenia? Znaczy, no można kupić, ale... Chodzi mi o takie... Nie ma tu tego. A w sumie chyba nie potrzebowałam nawet. Dobra, nieważne. Nie istotne. Nie przejmujmy się tym. Weźmy prysznic i będziemy szli spać. Nie wiem, gdzie pójdzie tamta. Jak mamy z nim kontakt? Nadal nie jesteśmy przyjaciółmi. No nic, popracujemy nad tym następnego dnia. Nie wiem, gdzie ona pójdzie spać, jestem ciekawa. Bo pewnie, no właśnie, nie da się jej przyłączyć. No, nie będzie chciała wejść. No cóż. Chyba mnie nie lubi. No, wiem, że chcecie się spać. Przykro mi z tego powodu. Ależ jestem okrutna. O, wstałam. Jak chcesz, możesz iść się przespać. Dobra, zjedz mi śniadanko. Wyślijmy tą pocztówkę. Jakąś tam zwykłą. Ach, bardzo niedobrze z tobą, moja droga. Ale na szczęście, jak ona bierze te talerze, to nie naliczają się mi pieniądze. Chyba. Przynajmniej z tego, co widzę. O, i przynieś... Kupmy sobie jakąś pamiątkę. Jednorożce. Okej. I wyślijmy pocztówkę do Ćwira, Hendryka. Zobaczymy, jak nam to podniesie. Jezu, aż za 115? Boże, co za zdzierstwo. Dobra, nie widzę, żeby to specjalnie poprawiało kontakty. Dobra, skorzystaj i weź prysznic. Kurczę, będzie z nią ciężko, bo... Ona nie może spać z nami. W sumie mogłabym użyć tego ciosu miłości. Chciałam ją w miarę zdobyć, że tak powiem, jeszcze na nasze siły i możliwości, ale przez to, że ona teraz nie będzie spać, to będzie się źle czuła. I nie będzie chciała z nami gadać. Przytulić się pewnie też nie będzie chciała. Nie wiem, czemu ona nie może iść normalnie spać do tego. Aha, wszystkie bąbelki zajęte. No hej, nie mogę was stąd wyprosić. Co za oszustwo. Ta będzie się wlokła za mną, nie? Jakby nie mogła sama pomyśleć i iść spać. Tak, to był chyba jednak zły pomysł. Może się przeniesiemy do tego hotelu. Jednak. Dobra, czy my mamy taką możliwość? Mamy, okej. Okay. Dobrze, to przenieśmy się jednak może w inne miejsce, żeby ona mogła się wyspać chociaż trochę. Wiesz, nie wiem, czy ona nawet w tym hotelu pójdzie spać. Znaczy, na pewno nie ze mną, ale no, może tak samo z siebie do łóżka. No, tutaj też są rozkładane takie, mogłaby się relaksować czy tam zdrzemnąć, ale nie ogarnęła tego.
Tak, chcę. Okej. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże. No, come on, jedź. No czemu stoisz? Z czym masz problem? Nie ogarnę. Dobra, chodźmy do tego hotelu. Okej, okay, tutaj trzeba było się chyba zameldować. Tak, wprowadź się. Gorsze, że ona sama nie chce iść spać. Nie mogę jej zmusić, żeby szła spać. To jest też ten problem, że nie mam nad nią kontroli. No ale cóż. Dobra, to może w międzyczasie coś sobie tutaj, o, zagramy. Ona raczej będzie łazić za nami, no ale może chociaż w nocy uda się jej wyspać. Spróbujemy wziąć taki pokój, gdzie będą dwa osobne łóżka. Aha, bo ty musisz grać z nią i jeszcze w dodatku za nią płacisz. Ciekawe, czy... Okej. Okay. Ciekawe, czy ona zarabia dla nas te pieniądze. Znaczy te... Nie. Żetony. Okej, okay, bo przynajmniej tak się wyśpi. Znów 12 zapłaciłam, a ona przecież nie gra. Co tu jeszcze można sobie zagrać? Zagraj w to. Okej. Okay. Przyłóż. Dobrze, niech sobie śpi na tej podłodze. No zagraj. Uderz Harry'ego Pottera. Punch, punch, punch! O, wygrałam 12. Graj jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze raz. Chcę jakąś fajną nagrodę, tylko ja nie pamiętam... O, ta kryształowa czaszka była super. Tylko ona pewnie była najdroższa. By spasowała do naszych bogów. Więc to 172 żetony. A bożek z lawy, bo to w sumie też by pasowało. 153, okej. Okay. To raczej tak szybko nie zarobimy. Dobra, obudzić jej nie mogę, więc no cóż, musi sobie leżeć. O, ale mogę jej kupić... Nie mogę jej kupić, no, niech to. Zjeść coś, zjeść. Okej, okay, zjeść. Czy tu są jakieś łóżka? W sumie mogę wziąć taki pokój. Ona się najwyżej wyśpi tutaj, jeśli ogarnie. Później sobie skorzystamy, weźmiemy prysznic i też pójdziemy spać. Nie wiem, ona się pewnie nie obudzi do tego czasu. Matko, z nią zawsze problemy. Ja nie wiem. Nie dość, że randki nam nie wychodzą. Wakacje nam nie wyszły. Nie mam pytań po prostu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to my idziemy spać. Ona, Basia nasza... aha, śpi... Nie, już nie śpi. Gdzie ona jest? Tu. Brakuje jej komfortu, no wcale się nie dziwię. Ciekawe, gdzie pójdzie spać, czy pójdzie spać w ogóle. Zobaczmy jeszcze. Najpierw idzie się kąpać, jest w strasznym nastroju.
To masz tu łóżko obok. Nawet nie. O! Patrzcie! Ja już myślałam, że się uda, no wiesz. To ty idź spać tutaj, no. Dobrze, ustąp jej miejsce, w końcu jest bardziej zmęczona. W ogóle mamy tutaj klauna. Aha. A ty tu czego? Za przeproszeniem. Przechwałki. Boże, co ja muszę znosić, żeby... żeby dołączyć do naszej sekty kolejną osobę. Co ja muszę znosić? No sami widzicie. Dobra, ale przynajmniej się wyśpi w normalnym łóżku. Będziemy kończyć już ten odcinek na dzisiaj. Także, jak widzicie, to jest dość problematyczna osóbka, ale wydaje mi się, że przyniesie nam dużo zysków, że tak powiem, jako osoba w naszym otoczeniu bliższym. Więc myślę, że warto o nią powalczyć trochę i się poświęcić, śpiąc na łóżku dla dzieci. Mam nadzieję, że jutro będzie na tyle w dobrym nastroju, że można będzie z nią normalnie pogadać. No, ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. Także dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem w Enklawie Marzeń. Cześć!